Witajcie, moi kochani. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście znowu Opera. Jest mi was bardzo miło powitać w... Ciężko powiedzieć, czy to będzie nadchodząca seria i czy już zostaniemy przy tym. Przepraszam was bardzo, ale muszę zapiąć sobie koszulę, bo jak tak otworzyłem trochę okno, żeby przewietrzyć, to się zrobiło bardzo zimno. Nie wiem, czy będzie to nadchodząca seria. Natomiast bardzo miło mi jest wam przedstawić Icewind Dale Enchanted Edition. Mam nadzieję, że będziecie się bawić bardzo dobrze. Na streamie bardzo fajnie się przyjął Icewind Dale. Na początku, kiedy robiliśmy sobie postać, przeszliśmy parę pierwszych map, tak naprawdę, bo tutaj obszary podzielone są na mapy. I pomyślałem, że skoro i tak siedzimy w domu, i tak jest swego rodzaju wszędzie kwarantanna, wyjść bardzo nie możemy, to może dobrym pomysłem jest was trochę zająć jakąś siermiężną historią, jakimś dobrym opowiadaniem. I tego typu rzeczy spotkamy oczywiście w Icewind Dale, w Baldur's Gate'ach, w Neverwinterze, tego typu grach. A teraz, niedawno, relatywnie niedawno, wyszły przecież Enchanted Edition tych gier. Czyli poprawione wersje, które będą dobrze chodzić na najnowszych komputerach, w dużej rozdzielczości i tak dalej, i tak dalej. Dlatego chcę was zaprosić do tej historii. Dlatego chcę spędzić z wami trochę czasu w ten sposób właśnie. Jeżeli nie widzieliście pierwszej części tego jakby początku, gdzie tworzyliśmy postać i tak dalej, to oczywiście odsyłam was na kanał, na live'y i też do jednego odcinka, gdzie chyba przez godzinę bodajże, czy półtorej nawet robiliśmy postać. Niestety to się dosyć długo zeszło, no ale robienie całej drużyny od podstaw nie jest najłatwiejsze. Dobra, to pytanie. Dobra, ja bym sobie zapisał. O, właśnie, nadpisz. Dobra. I tak sobie zostaniemy. W razie gdybyście nie wiedzieli, pokażę wam całą naszą drużynę, jak tylko przypomnę sobie, gdzie jest nasza. Skrót klawiszowy mówiący nam, o właśnie, o karcie drużyny R. I teraz tak, mamy Alinę Łowcę, to jest nasz łucznik, który ma zastrzelić wszystkich jak leci. No, dopiero zaczęliśmy, także tu się nie musicie martwić tym, że czegoś tam nie widzieliście. Są dopiero pierwsze poziomy, bardzo wczesne. Dobra, później mamy Pyśkę Wojownika. To jest taki wojownik, który rzeczywiście ma sklepać przeciwnikom w pierwszej linii ryj mieczem dwuręcznym i głównie mieczem dwuręcznym, umówmy się. To ma być taki tanker troszeczkę z mieczem dwuręcznym. On ma bardzo mocno bić. Kapitan Tempusa Berry, który z młotem bojowym oraz tarczą będzie dzielił i rządził. Łucznika Siłomysła z długim łukiem i krótkim łukiem. Później Belle, ucznia smoka, która no, ma troszkę... Ma dosyć duże statystyki, jeżeli chodzi o rozmowę, o kondycję, o zręczność. Nie jest może najsilniejsza, ale dzięki swojej procy i kilku zaklęciom jest w stanie wyrównać swoje braki, że tak powiem, w cudzysłowie braki. I Operin, złodziej, czyli postać, na której chciałem się skupić, jeżeli to by była tylko jednoosobowa gra. Kusza plus krótki łuk, dajemy sobie radę. I w zasadzie tyle. Wszyscy jesteśmy już praktycznie na poziomie trzecim, więc... Dobra. Może bardziej nie przybliżajmy, bo nie ma co. Co to za młody jegomość? Wiedziałem, że wam się powiedzie. Po prostu wiedziałem. A kim jesteś i skąd wiedziałeś, że nadchodzimy? Jestem Nate Arundel. Opowiedział, że pomoc jest w drodze. Codziennie tu przychodzę, by was wypatrywać. Gdzie jest reszta waszej armii? Jesteście tylko zwiadem czy coś takiego? Kim jest Arundel? Arundel jest moim przyjacielem. Jest najstarszym i najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Umie rozmawiać ze zwierzętami. Rozumiecie? Powinniście się chyba z nim spotkać. On też będzie chciał z wami porozmawiać. No dobra. Dzięki za wskazówkę. Tak, dobrze. Rozejrzyjmy się teraz po mapie. Mieszkaniec miasta. To rozejrzyjmy się zatem po mieście. Po mieścinie, umówmy się. W tych rejonach prawdziwe miasto na północy, gdzie dzieją się te wszystkie wydarzenia, czyli na północ od Luskan i nawet na północ od Mirabar, od twierdzy, która znajduje się na wschód od Luskan.
Ciężko jest spotkać tak naprawdę kogoś, o kim można by było powiedzieć, że jest miastowy. Zaraz, czy my tu mamy... Możemy nawet iść w zasadzie w takiej kolejności, bo to pod to było przygotowywane. Ale tam taki tryb szybkiego poruszania się... Pod czym to mogło być? Pokaż szczegóły. Dziękuję. Wybierz wszystkich. Był kiedyś taki tryb szybkiego poruszania się. Tu jest pauza. No nic, nieważne. Czy pokaż szczegóły też jest przypadkiem... O właśnie, pod tabem. Dobra. Na razie nie będziemy nigdzie włazić nikomu do domu. Nie ma potrzeby. Mirek, uciekajcie, dolina jest pełna Yeti. Próbowałem je zgubić, ale dwa ciągle mnie gonią. Uciekajcie, sprowadźcie pomoc. Yeti? Dobra, spróbujmy z tundrowym Yeti się zmierzyć. Okej, okay, nawet nieźle poszło. Pierwszy atak całkiem słuszny. Proszę bardzo, dalej. Pięknie. Nasza klasa pancerza nie pozwala nam walczyć jak równy z równym z większością przeciwników, ale sporo jesteśmy w stanie przynajmniej trochę podturbować. Będę musiał też znaleźć... Tu jestem. Tak, ja wiem. Będę musiał też znaleźć kogoś, kto odkupi ode mnie różne śmieci, przedmioty. Dobrze. Bo jest tego dosyć dużo. Mhm. Nie, nie, ty chodź tutaj. Dobrze. Weźcie mi, odejdźcie. Tak. Dobrze. No tak, dobrze, to chodź. Zabierzesz ze sobą skórę Yeti. O, właśnie. Chcesz czegoś ode mnie? To ty zawiadomiłeś... Mirek, czekaj, czekaj, Mirek! Mirek, kurde, nie ruszaj się. Mirek za dużo się rusza. Dziękuję, myślałem, że nadszedł mój czas, bym dołączył do moich przodków. Po raz ostatni postawiłem nogę koło doliny. To pewnie kręcą się tutaj... To pewne. Kręcą się tu też przeróżne, dziwne istoty. O jakiej dolinie mówisz? Dolina Cieni. Ja i mój brat Silas pielgrzymowaliśmy do naszej rodzinnej krypty jak co roku, ale tym razem... Nie wiem, dolina wydaje się dziwna, jakoś przeklęta. Cienie są jak żywe, a po ścieżkach wędrują Yeti i napadają na podróżnych. Okej, twój brat, ale gdzie on jest? Silasowi się nie udało. Największy Yeti, jakiego w życiu widziałem, wynurzył się ze śniegu i swoimi szponami wydarł mu kawał ciała. Mój brat padł martwy jak kamień, a krew była wszędzie. Nic nie mogłem zrobić. Silas niósł naszą rodową pamiątkę, teraz na zawsze ją straciliśmy. Mogę spróbować odzyskać pamiątkę. Możesz mi powiedzieć, jak się... No, niekoniecznie. Mogę rozprawić się z tym wielkim Yeti, który zabił twojego brata, ale to nie będzie łatwe. Ani tanie. Jeśli zechcecie udać się do doliny, odzyskać naszą rodową pamiątkę, zapłacę wam za wasze trudy. Zrobimy to zatem. Powiedz mi, jak dostać się do doliny. Szliśmy głównym traktem, ale biorąc pod uwagę, jak wiele było w Dolinie Bestii, Arundel może powie wam o bezpieczniejszej drodze. Często wędruje po tych górach i zna więcej ukrytych ścieżek niż wielki dąb ma gałęzi. Arundel ma dom na południowy zachód od wielkiego drzewa. To dwupiętrowa kamienna budowla. Arundel? W takim razie zobaczę się z nim przed wyruszeniem w drogę. Dziękuję ci. A teraz, gdy odszedł Silas, tylko ta rodowa pamiątka przypominać mi będzie moją rodzinę. Bardzo ucieszyłby mnie jej powrót. Jeszcze jedno. Jeśli napotkacie więcej Yeti, możecie pozbierać ich skóry, jak już uporacie się z bestiami. Tutejszy kowal, Conlan, skupuje skórę za uczciwą cenę. Orik może być w stanie stworzyć coś z tych futer. Zapytaj go. Tak się robi. Orik może być w stanie coś z tych futer stworzyć. Twój dziennik został zaktualizowany. No tak, no wyobrażam sobie, że został. Rozejrzyjmy się i tak dalej tutaj. Tam na razie nie będę wychodził dalej na wschód. Nie wiadomo, ile jeszcze Yeti za nim przyszło. A ja na razie nie mam gdzie tego, że tak powiem, wsadzić. Brat Fern. Witaj, zdrożny podróżniku. A potrzebujesz pomocy? Ja jestem w tym mieście obcy. Być może mógłbyś mi powiedzieć, z jakich usług skorzystać. Oczywiście. Jakie usługi interesują cię w szczególności? Potrzebuję... kupić broni i trochę różnego sprzętu. Broń, którą mamy w Kuldahar, wytwarzana jest przez kowala Conlana. Jego kuźnia znajduje się na północnych obrzeżach miasta. Towary ogólnego użytku możesz znaleźć u naszego miejscowego uczonego amatora
Gerta, którego sklep leży w pobliżu zachodniego mostu. Dzięki. Jestem przekonany, że był tutaj... No tak, to jest mapa, ale że był tutaj taki tryb szybki. No nic. To są chyba te towary. Garncarz. Mieszkaniec miasta. W pobliżu zachodniego mostu. Wydaje mi się, że to jest zachodni most, ale to może być. Zanim w ogóle gdziekolwiek się przejdę. Wydaje mi się, że to może być dom tego kupca. O, już właśnie. Idę. Tylko, że ja mam w większości przypadków broń. Co to za miejsce? To jest mój sklep, przyjacielu. W cieniu tego wielkiego dębu zaopatruję w zapasy karawany. Sklep ten należał do mojego ojca, a wcześniej do jego ojca. I liczę sobie prawie 3 pokolenia. Jeśli ma się dość wytrzymałości, można się tu podobnie jak w wielu miejscach w Kuldahar i przyległych ziemiach dowiedzieć wiele o tutejszej historii. Jesteś historykiem? Nie, tego bym nie powiedział. Interesuję się nieco historią, ale jest to stałe zajęcie i nie jest to stałe zajęcie, jedynie hobby. No, lubię dowiadywać się o przeszłości i badać przedmioty znalezione w okolicy. Mam ich już całkiem niezłą kolekcję, swego rodzaju mini muzeum. Niektórzy mówią, że to rupieciarnia, ale... Jakiego rodzaju rzeczy kolekcjonujesz? Klucze, księgi o tej okolicy. Jeśli w trakcie twoich podróży zdarzy ci się trafić na jakieś z tych rzeczy, to odkupię je od ciebie. Jeśli napotkam klucze, księgi czy dokumenty, których mogę później jeszcze potrzebować, będę mógł je od ciebie na powrót odkupić? Oczywiście, ja skupuję te przedmioty wyłącznie z powodu swoich zainteresowania, także aby zachować historię i kulturę tej okolicy. Z pewnością nie znajdą się na jakimś tandetnym wozie jadącym na jeden z jarmarków w Kalimsianie. No w porządku, mogę zobaczyć, co masz na sprzedaż? No dobra, teraz wypadałoby, no w zasadzie wszystko widzę skupuję, więc teraz tak. Zaraz, to jest sklep, to jest moja postać. No ale broni nie chcę kupić. No tarczę, owszem. No ale dobra, może kowal będzie chciał kupić. Ja się przynajmniej tarcz tych pozbędę. Bo ewidentnie używać ich nie będę. O, jak mi się zrymowało. Tutaj też zostało mi parę tarcz, tu też. Ja? Sporo tego szrotu nazbieraliśmy po drodze, co? Krótki drewniany róg. Na razie może się nie ekscytujmy tymi krótkimi drewnianymi rogami, torby na mikstury i sakwę na klejnoty, tego typu rzeczy. Nie mam jeszcze potrzeby sprzedawania tak wielu rzeczy. Czym jest lira postępu? Trzymamy pod lewą pachą instrument. Ten pozwala bardowi na zapewnienie dwóch dodatkowych czarów drugiego poziomu oraz jednego dodatkowego czaru trzeciego poziomu. Róg bardów Walhali. Przyzywa 2 do 4 berserkerów raz dziennie. Okej. Okay. Historia północy. Srebrne pierścienie, kamienie księżycowe, bransoletki, pasy, naszyjniki, strzały, toporki, maczugi. Nic specjalnego. Tak? Dobra. Coś tam mi się udało sprzedać. Poszukujemy jeszcze kwala, o. Zanim w ogóle cokolwiek zrobimy, powinniśmy się tu porządnie rozejrzeć. No, czym jest ta wieża? Nie ma sprawy. Ach, uff, nie podkradać się tak do Inoga. Kim jesteś? Ja, Winok. Kto wy? Nie jestem Operin. Kto tutaj mieszka? Ta wieża z pewnością nie należy do ciebie. Nie, wieża należy do pana. Winok tylko sługa. Sprząta wieżę, ściele łóżka, gotuje dobre jedzonko dla pana.
Kto jest twoim panem? Oruk. Pan. Wielki czarodziej. Pan jest. Winok służyć panu i kiedyś może być wielki czarodziej. Ja, rozumiem. Gdzie mogę znaleźć tego wielkiego czarodzieja? Pan jest w gabinecie za drzwiami. Iść, jeśli chcieć mówić z panem. Winokowi nie wolno do gabinet pan trzymać tam potężne magiki, księgi, papiery i rzeczy czarodziejów, których Winok nie rozumieć. Gdzie są wrogowie? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Oryk szary. Jedną rzecz tylko chcę sobie zobaczyć. Co? Jestem. Dobra. Poślij mnie w bu! Wystarczy! Poślę cię w... A co my tu mamy? Od dawna nie miałem gości. Witajcie, nazywam się Oryk. Co was sprowadza w moje skromne progi? Jestem w mieście od niedawna i chcę się rozejrzeć. O, cóż, jak widzicie, moje prywatne badania nie są tu zbyt ciekawe, ale jestem pewien, że Kuldahar jest w wiele innych cię interesujących miejsc. A lepiej się pospieszcie, jeśli chcecie je zobaczyć wszystkie. Interesuje mnie kupno czarów. Rozumiem. Jesteście we właściwym miejscu, mogę zaopatrzyć was w wiele użytecznych czarów. Oczywiście jestem gotów zaoferować tylko wybrane zaklęcia. Obawiam się, że większość mojej wiedzy jest poza waszą zdolnością pojmowania. Może w przyszłości będziecie w stanie ją wchłonąć? Świetnie. Co możesz mi w tej chwili zaproponować? Głuchoty, ślepoty, błomienie, pajęczyna, kwasowe strzały, lustrzane odbicia, pospieszny odwrót. To jest, kurde, fajne zaklęcie. Podwaja na krótko prędkość poruszania się istoty, które życie umożliwia jej zazwyczaj ucieczkę. Magiczne pociski. Magiczne pociski też są fajne. No one fajnie się rozwijają, ale identyfikacja by mi się przydała. Po zapamiętaniu tego zaklęcia należy przejść na stronę opisu niezidentyfikowanego przedmiotu i nacisnąć przycisk Identyfikuj. Szansa na identyfikację przedmiotu wynosi 100%. Zaklęcie pozwala poznać nazwę przedmiotu oraz jego właściwości, a także ustalić, czy nie jest przeklęty. Na razie nie mam takich rzeczy, które gdzieś tam coś, ale można by było spróbować się nauczyć, nie? Dobra. Identification. Aha, dobra. Ja się... Co, ona nie jest się w stanie tego nauczyć? Z jakiegoś dziwnego powodu? Poziom pierwszy. Chyba, że... Chociaż... O, wydaje mi się, że nie znam tego zaklęcia. Zaraz. Z czym mi się tu zapisał? No nic, nie będę korzystał zaraz. Nie, no nie będę korzystał z autozapisu. No dobra. Chcesz czegoś ode mnie? Jestem za walką! Gotowa. Wydawało mi się, że ona nie ma tego wyuczonego. Informacje. Punkty doświadczenia, nie? Chyba, że uczeń smoka się nie uczy? Ciekawe. Miejsce dechy, klasa pancerza, może rzucić jedno zaklęcie mniej dzień niż czarownik. Zmiennobarwna kula i zbroja. Dobra, może i rzeczywiście nie może się tego nauczyć, no ale to nic. Tak? Nic się nie stało. Robi się. Zaklęcie identyfikacji tak mi się przyda i tak mi się przyda. Bo zawsze będę miał jakiś przedmiot, na którym go wykorzystam. Chociaż wydawało mi się, że może uczeń się nie może nauczyć. Jest wiele dziwnych restrykcji, które
jeszcze w tej wersji lochów i smoków, bo tak naprawdę to jest Dungeons and Dragons albo AD&D, czy Advanced Dungeons and Dragons. Dlaczego nie idziemy wszyscy? Gdzie są wrogowie? Tu jestem. Już idę. Nawet nie pytam. Aha, się robi. To teraz chodźmy wszyscy. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj. W takim wypadku już możemy sobie obejść w zasadzie. Witam. Zaczęliśmy. Myślałem, że się już nie doczekam. No. Że się nie doczekasz? Jak to możliwe? Dopiero co przybyłem do miasta. Pewnie jesteś Arundelem. Tak, jestem Arundel. Znany niektórym jako arcydruid z Kuldahar. Nalegam jednak, byście oszczędzili sobie formalności i mówili do mnie po prostu Arundel. Tytuły zdają się służyć jedynie próżności i niewiele z nich pożytku w tej małej górskiej społeczności. Zgoda. Powiedz Arundelu, czy wiesz coś na temat tajemniczych zajść w tych górach? Tak. To ja posłałem Halastera do East Haven po pomoc. Jego śmierć nadal tkwi głęboko w mojej pamięci, ponieważ był on nie tylko moim uczniem, ale również przyjacielem i druhem godnym zaufania. Będzie nam go brakowało. Tak jak Hrodgara i innych członków ekspedycji. No, czyli wiesz o lawinie. Wiem. I wiem również, że to nie był wypadek. Komuś lub czemuś zależało, żeby wasza drużyna nie dotarła do Kuldahar żywa. No dobra. Powiedz, co nęka miasto w takim wypadku? W tych górach działają wrogie moce. Moce pragnące zburzyć delikatną równowagę, którą my, druidzi, od wieków staramy się utrzymać. No dobra, ale mógłbyś to bardziej sprecyzować? Chodzi o zło, którego nie widać, ale jego obecność jest oczywista. Wszystko to dzieje się na naszych oczach. Nie można nie zauważyć jego niszczącego wpływu na równowagę, nienaturalnej pogody, ostatniej fali porwań, coraz większej liczby potworów na przełęczy. Wszystko to wskazuje na obecność czegoś złego. Nawet zwierzęta wyczuwają, że coś jest nie tak. Mogę powiedzieć tylko tyle, ile sam wiem. O czym chcesz usłyszeć? No powiedz mi o tych potworach. Jak zapewne mogliście się już przekonać, w okolicy kręci się sporo goblinów. Zwykle nie wędrują już po górach o tak późnej porze roku. Jakby coś wyciągało je z nor, jakby sępy ciągnęły do zapachu padliny. Nie dość tego. Widziano również kilku olbrzymów idących przez przełęcz w większych grupach. Fakt, że tak wielu olbrzymów podróżuje razem w grupach, wskazuje na to, że są zorganizowani oraz że działają w jakimś konkretnym celu. Kolejna rzecz. Obserwując olbrzymy, odkryłem inne, nieznane mi dotąd ślady. Jaka bestia mogła je zostawić? Nie jestem w stanie stwierdzić. Okej. Okay. No dobra. Co ja mam z tym niby zrobić? Że jeśli wkrótce nie odkryjemy przyczyny ostatnich problemów, wszystko to, co udało się nam osiągnąć, zostanie zniszczone. Zło, które sprowadziło się do naszych gór, zakaża to miasto, jak choroba. Kiedy cierpią ludzie, cierpi też drzewo. Choroba, która atakuje równowagę, psuje ją samą swą obecnością. Już teraz ciepło, które bije od wielkiego dębu, zaczęło tracić na sile. W konsekwencji słabnącej mocy sanktuarium zostaliśmy zmuszeni porzucić oddalone zagrody. Obawiam się, że jeśli wkrótce nie zaczniemy działać, życiodajne ciepło w końcu zaniknie. Zarówno wielki dąb, jak i miasto położone u jego korzeni umrą. Nie wolno nam do tego dopuścić. Potrzebujemy pomocy. No dobra, 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 dobra. Dobra, co trzeba zrobić? Proponuję zacząć od rekonesansu w Dolinie Cieni. To niedaleko stąd. Mrok nigdy nie ustępował z dna tego małego kanionu, jak gdyby nawet światło słoneczne obawiało się tego miejsca. Pomiędzy cieniami wąskich ścian skalnych w dolinie ukrytych jest wiele wiekowych krypt,
Krążą plotki, że w zakurzonych grobowcach budzą się umarli, wchodząc na nowo pomiędzy ludzi. Jeśli wierzyć tym plotkom, to podejrzewam, że to, co przeszkadza im we śnie, może być również przyczyną innych wydarzeń. Idźcie do Doliny Cieni. Dowiedzcie się tam jak najwięcej, a następnie wróćcie tutaj. Wtedy omówimy dalszy tok działania. Żegnajcie. Życzę wam powodzenia. Chcesz czegoś ode mnie? Się robi. Okej, okay, sprawa jest prosta. O tyle jest prostsza, że najpierw muszę znaleźć kowala. Jak już się zajmę kowalem... to i wtedy ruszymy gdzieś dalej. Dobra, tu zakładam, że jest karczma. Widzę jakiś mały szyld z browarem. A tu? Tu jest dom mieszkańca miasta. Dobrze. Już idę. Może czegoś jeszcze się dowiem w karczmie. Lizana. Dobrze. Witaj, podróżniku. Czym mogę służyć? Chciałbym ci zadać kilka pytań. Odpowiem, jeśli będę potrafiła. Co chcesz wiedzieć? A kim jesteś? Jestem barmanką. Nazywam się Lizan. Jeśli mogę czymś służyć, wystarczy, że poprosisz. Dobra. Tak. Whitecomb. Whitcomb. Czy on ma kuszę? Coś ma w ręce. To już wygląda na to, że przełęcz wypluła kolejnych wędrowców. Witajcie w korzennej piwnicy, przybysze. Jestem Whitcomb. Macie jakieś życzenia? Coś do picia? Coś z kuchni? Coś do picia byłoby owszem. Lodowe winko. Tu jestem. Dobrze. Pokój na noc? Pokoju? Przykro mi, ale nie mogę wam pomóc, przyjaciele. Spróbujcie w wieczornym cieniu po drugiej stronie miasta. Oberżysta na pewno ma jakieś wolne pokoje i chce je koniecznie wynająć, bo przełęcze nie będą przez jakiś czas oglądać żadnych karawan. Dobra. Więc sobie pójdę. Amelia. Już idę. Czy to też jest barmanka? Pewnie tak. Trzymaj swoje cholerne konie w stajni, zaraz będę A cóż to? Jakieś czary? Co proszę? Zdziwiona jestem po prostu, bo widzę nową twarz w Kuldahar. Myślałam, że nigdy nie ujrzę już żadnego klienta, gdy przełęcz cała pogrzebana jest w śniegu. No musi ci widocznie strasznie na czymś zależeć, skoro nie boisz się takiego ziombu. Szukam pokoju na noc. Cóż, masz i szczęście, i pecha. My nie mamy wolnych pokoi, ale ten swarliwy, skarlały Aldwin w wieczornym cieniu ma parę pokoi do wynajęcia. Jakby cię to interesowało. Trudno to nazwać zachętą. Nie mam, że nie przepadasz za tym niziołkiem. To nie ma nic wspólnego z tym, że to nie człowiek. Gdyby tak było, to trzeba by także dostarczyć wina większości mieszkańców... Trzeba by także obarczyć winą większość mieszkańców Kuldahar. Chodzi o jego sposób bycia. Ten grubiański wór niedawno wszedł w posiadanie oberży. Sposób, w jaki to jednak zrobił, był dość szczególny. Jak to? Otóż poprzedni właściciel, Aiden, to jeden z tych, którzy niedawno zniknęli. Chodzi o to, że był jedyną osobą, która wiedziała, że ma zniknąć. Bo zostawił on dokument stwierdzający, czyją własnością ma stać się oberża, gdyby przyszło mu gryźć piach. Zaledwie jeden dzień po tym, jak Aiden zniknął, pojawił się Aldwin z prawem własności w łapach i tak po prostu otworzył sobie interes. Cóż, Aiden mógł po prostu być przewidujący. Ludzie zostawiają po sobie spadki i testamenty. Znałam Aidana i poczciwiec był z niego, ale miał tak drżące dłonie, że nie był w stanie nawet się podpisać, a co dopiero napisać taki dokument, zakładając, że umiałby pisać. Czego robić nie umiał. Rozumiem. Ciekawe. Może zapytam Aldwina o ten akt własności, który posiada. W międzyczasie, gdzie tu można coś zjeść? Dobra. Chcesz czegoś? Dobrze.
Dobrze. Zaraz. Ale jeszcze to teraz może będzie chciał Whitcomb ze mną porozmawiać na temat tego... tej całej akcji. Amelia, jedna z twoich barmanek, powiedziała, że mogę poprosić cię o posiłek. Szczerze wątpię, że powiedziała to tak uprzejmie, a ona jest bezczelna. Jej język mógłby ciąć ogniste drzewo. Nie będzie jej... i będzie, jeśli nadal będzie trajkotać. Ale nieważne, mogę podać wam dania, jakie lubicie, po prostu powiedzcie jakie. Byłoby miło, proszę. Dobra. Tak! Się robi. Azie, plotek mi nie potrzeba. Pozwiedzajmy, zobaczmy, sprawdźmy. Dopiero później się zabierzmy się robi. Za cokolwiek innego. Tu jest zwykłe... się robi. Mikstura. Tu jest, się robi. Zaraz, bo tu akurat nie pamiętam, czy ja mogę zabierać takie rzeczy, czy nie mogę zabierać takich rzeczy. Aha, się robi. Nie, dobra, mogę zabierać. Już idę. Gdzie, nie, gdzie. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na górę. Naszym poszukiwaniom kowala nie ma na razie końca. No i chyba znaleźliśmy. Zatem moi kochani, w następnym odcinku widzimy się już u kowala. Póki co trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce. Hej, hej.